Rozdział 10. List Dra Surda do sędziego Artura Holmwooda. 6 września. Drogi Art, nie mam dziś dla ciebie dobrych wieści. Rano u Lucy wystąpiło lekkie pogorszenie. Miało to ten dobry skutek, że pani Westerna, która naturalnie bardzo zaniepokoiła się jej stanem, sama zwróciła się do mnie o profesjonalną konsultację. Skorzystałem z tej sposobności i powiedziałem jej, że przyjeżdża do mnie mój dawny nauczyciel, profesor von Helsing, wysokiej klasy specjalista, i że Lucy znajdzie się zarówno pod moją, jak i pod jego opieką. Tak więc teraz możemy tu przychodzić, nie wzbudzając tym u niej niepotrzebnego niepokoju. Kiedy wstrząs oznaczałby, każdy wstrząs oznaczałby w jej przypadku nagłą śmierć, a to mogłoby mieć katastrofalne następstwa także dla Lucy w tym stanie, w jakim się teraz znajduje. Problemy otaczają nas ze wszystkich stron. Nas wszystkich, mój drogi przyjacielu, ale z Bożą pomocą jakoś damy sobie z nimi radę. Kiedy uznam to za konieczne, napiszę do ciebie. Możesz więc spokojnie przyjąć, że jeśli nie ma ode mnie żadnej korespondencji, to znaczy, że po prostu nie mam dla ciebie żadnych nowych wieści. Piszący te słowa w pośpiechu, jak zawsze oddany, John Surda. Dziennik Dra Surda. 7 września. Pierwsze słowa, jakie usłyszałem od von Helsinga na Liverpool Street, brzmiały: czy naszemu młodemu przyjacielowi, znaczy się jej narzeczonemu, ty cokolwiek powiedział? Nie, odparłem. Tak jak napisałem w depeszy, czekałem z tym do naszego spotkania. Poinformowałem go tylko listownie, że pan przyjeżdża, ponieważ panna Westenra nie czuje się zbyt dobrze i że go zawiadomię, jeśli będzie taka potrzeba. Bardzo, bardzo dobrze, mój dobry przyjacielu, rzekł. Bardzo, bardzo dobrze. Lepiej niech on jeszcze nie dowiaduje się. Może zresztą nigdy się nie dowie. O to się modlę. Ale jeśli tak trzeba będzie, to my jemu wszystko powiemy. I, mój drogi przyjacielu Johnie, pozwól, że ja tobie też coś powiem. Ty wariatami zajmujesz się. Każdy człowiek po troszku wariat i ty tak samo, jak dyskretny jesteś z tymi swoimi szaleńcami, tak bądź i dyskretny z szaleńcami bożymi, z całą resztą świata, rozumie się? Nie mówisz ty swoim wariatom, co robisz, ani zarówno dlaczego to robisz. Nie zdradzasz ty im, co myślisz. Tak i teraz ty swoją wiedzę dla siebie zatrzymasz. Tam ona będzie, gdzie spokojnie spoczywać może, gromadzić się i rozmnażać. Tak ona będzie tylko tutaj i tutaj. Tu dotknął mego czoła, a potem piersi w miejscu, gdzie jest serce, potem dotknął siebie. Tak, i moje myśli ja teraz dla siebie zachowam i dopiero później je przed tobą odkryję. Po co ta zwłoka? Zapytałem. To mogłoby nam dać jakąś korzyść. Moglibyśmy podjąć jakieś decyzje. Zatrzymał się, spojrzał na mnie i rzekł. Mój dobry przyjacielu Johnie, jak kukurydza na polu wzrasta, jeszcze nim dojrzeje i kiedy w niej jeszcze mleko matki ziemi jest, a słońce złocić jej jeszcze nie zaczęło, rolnik kolbę zrywa między swymi szorstkimi rękami, ją rozciera. Zielone łuski wydmuchuje i mówi, patrzcie, toż ładna kukurydza. Jak przyjdzie pora, dobry zbiór będzie. Wyznałem mu, że nie dostrzegam tu żadnego związku. W odpowiedzi pociągnął mnie żartobliwie za ucho, tak samo jak robił to dawniej podczas swoich wykładów, i powiedział, dobry rolnik wtedy to mówi, kiedy on to już wie, ale nie wcześniej. Ale żaden dobry rolnik zasianej kukurydzy nie wykopie, żeby sprawdzić, czy już rosnąć zaczęła. Tak dziecko zrobić by mogło, które się w rolnika bawi, a ten, co z tego żyje, a nie ten, co z tego żyje. Czy ty już rozumiesz, mój przyjacielu Johnie? Ja swoje ziarna kukurydzy mam, ale natura popracować jeszcze nad nimi musi, żeby one kiełkować zaczęły, chyba że nie zaczną, ale jest nadzieja. I tak ja z tym zaczekam, aż kolby pęcznieć poczną. Przerwał, bo najwyraźniej uznał, że zrozumiałem. Potem ciągnął już bardzo poważnie. Ty zawsze pilnym studentem byłeś i w swoich zeszytach ty zawsze więcej przypadków opisanych miałeś niż inni. Wtedy to
Byłeś tylko student, teraz ty mistrz jesteś, ale mam nadzieję, że ten dobry nawyk, to on u ciebie pozostał. Pamiętaj, mój przyjacielu, że wiedza silniejsza niż pamięć, a temu, co słabsze, ufać nie powinno się. Więc jeśli nawet ty teraz tej zbożnej praktyki nie praktykujesz, to ci tylko powiem, że przypadek naszej drogiej panienki może być, powtarzam, może, tak dla nas, jak i dla innych interesujący, że tamta cała reszta może, jak to wy mawiacie, schować się. Notuj dokładnie, a wszystko jest ważne. Ty zapisuj nawet to, w co wątpisz albo czego się tylko domyślasz, bo potem ciekawe być może, na ile twoje przypuszczenia trafne były. To na porażkach uczymy się, a nie na sukcesach. Kiedy opisałem mu symptomy Lucy, te same co poprzednio, tylko o wiele bardziej nasilone, zasępił się, ale nie odezwał się nawet słowem. Wziął ze sobą torbę, w której trzymał wiele najrozmaitszych instrumentów i lekarstw. Dawno temu, podczas jednego ze swych wykładów, nazwał wyposażenie profesora wyspecjalizowanego w sztuce leczenia ludzi upiornymi akcesoriami naszej profesji dobroczynnej. Kiedy zjawiliśmy się na miejscu, powitała nas pani Westenra. Była przejęta, ale nie tak bardzo, jak się tego spodziewałem. W jakimś przypływie wielkoduszności natura sprawia, iż nawet śmierć kryje w sobie jakieś antidotum na to przerażenie, które wywołuje w ludziach. Przynajmniej w przypadku pani Westenra, gdzie najmniejszy wstrząs mógłby się okazać fatalny w skutkach, wszelkie nie dotyczące jej bezpośrednio sprawy, nawet te przerażające zmiany, jakie zaszły w jej córce, z którą była przecież tak bardzo związana, z jakiejś przyczyny wydawały się do niej nie docierać. W podobny sposób każde obce ciało pani natura otacza odporną tkanką, która jest w stanie zapobiec szkodom, jakie mógłby wyrządzić bezpośredni kontakt. Jeśli to jest jakaś fizjologiczna postać egoizmu, to powinniśmy się dobrze zastanowić, zanim kogokolwiek potępimy za egoizm, bowiem jego przyczyny mogą leżeć głębiej, niż się to nam dzisiaj wydaje. Wykorzystałem swoją wiedzę na temat tej fazy duchowej patologii i zaleciłem jej, aby nie zamartwiała się stanem Lucy, ani nawet nie myślała o jej chorobie więcej niż to absolutnie konieczne. Chętnie na to przystała, tak chętnie, że znów ujrzałem w tym rękę walczącej o jej życie natury. Zaprowadzono nas z von Helsingiem do pokoju Lucy. Jeśli to, co zobaczyłem wczoraj, było dla mnie wstrząsem, dzisiejszy widok był po prostu porażający. Była przeraźliwie, śmiertelnie blada. Wydawało się, jakby nawet jej wargi i dziąsła utraciły resztki naturalnej czerwieni. Wyraźnie zarysowały się kości twarzy, patrzenie i słuchanie, jak oddycha, sprawiało wręcz fizyczny ból. Twarz von Helsinga zastygła niczym bryła marmuru, a ściągnięte brwi połączyły się u nasady nosa. Lucy leżała bez ruchu i sprawiała wrażenie, jakby nie miała dość siły, by się odezwać. Przez chwilę wszyscy trwaliśmy więc w milczeniu. Potem von Helsing skinął na mnie i po cichu wyszliśmy z pokoju. Kiedy tylko zamknęły się za nami drzwi, ruszył korytarzem do sąsiedniego pokoju, który okazał się otwarty. Wepchnął mnie do niego i zamknął za nami drzwi. Boże mój, powiedział, to straszne, nie ma czasu do stracenia, ona umrze od niedokrwienia, które akcję serca zatrzyma. Transfuzja potrzebna i to zaraz, ty to zrobisz, czy ja mam tym się zająć. Jestem młodszy i silniejszy, profesorze, ja to zrobię. To ty natychmiast przygotuj się, przyniosę torbę, mam potrzebne narzędzia. Schodząc na dół, usłyszeliśmy stukanie do drzwi wejściowych. Kiedy weszliśmy do holu, służąca właśnie je otworzyła, a do środka wpadł Artur. Podbiegł do mnie i odezwał się dramatycznym szeptem. Jackie, tak się martwiłem, starałem się odczytać to, co ukryłeś między wierszami i umierałem z niepokoju. Ojciec poczuł się lepiej, więc natychmiast przyjechałem tutaj, żeby sprawdzić, co się dzieje. Czy to doktor Helsing? Jestem panu niezmiernie wdzięczny za przybycie, sir. Jego widok zdenerwował profesora. Jego zdaniem w tak ważnej chwili nic nie powinno nam przeszkadzać. Kiedy jednak spostrzegł jego krzepką sylwetkę i wyczuł emanującą z niego silną, młodą męskość, w jego oczach pojawił się błysk. Podając mu na powitanie rękę już bez wahania zwrócił się do niego głosem, w którym dźwięczała powaga.
Pan jest w samą porę, ser. Pan to naszej panienki narzeczony. Jak ja domyślam się, jej stan zły, bardzo zły. Nie, moje dziecko, tak nie można, dodał, bowiem Artur nagle zbladł i opadł na krzesło bliskie omdlenia. Pan ma jej pomóc. Pan więcej niż ktokolwiek inny uczynić może, a ze wszystkich rzeczy odwaga najważniejsza będzie. Co mam robić? Zapytał gardłowym głosem Artur. Proszę mi tylko powiedzieć, a uczynię to. Moje życie należy do niej i oddam za nią ostatnią kroplę krwi z moich żył. Profesor ma ogromne poczucie humoru i dzięki temu, że znam go już od dawna, udało mi się wychwycić tę subtelną, żartobliwą nutę, która zabrzmiała w jego słowach. Młodzieńcze, aż tyle to ja od ciebie nie żądam. Ostatniej kropli to ja od ciebie nie chcę. Co mam robić? Oczy Artura płonęły, a nozdrza drżały z napięcia. Von Helsing poklepał go po ramieniu. Chodźmy, powiedział. Pan mężczyzna jesteś, a nam mężczyzna właśnie niezmiernie potrzebny. Pan się bardziej do tego nada niż ja czy mój dobry przyjaciel John. Artur najwyraźniej nie domyślał się, o co może chodzić, ale profesor wszystko mu spokojnie objaśnił. Młoda panienka w złym stanie, w złym bardzo, krwi jej trzeba. Jak ona jej nie dostanie, to umrze. Skonsultowawszy się z moim przyjacielem Johnem, zrobimy zabieg transfuzją krew zwany. Krew przenosić będziemy z żył, w których jest jej pełno, do tych, co jej nie mają. John miał własną krew oddać, bo młodszy i silniejszy ode mnie. W tym momencie Artur podał mi rękę i w milczeniu mocno ją uścisnął. Ale teraz pan tu jest, a pan lepszy niż my, stary czy młody, którzy w dziedzinie myśli trudzimy się. Nasze nerwy nie tak spokojne, a krew nie tak jasna jak pańska. Artur zwrócił się do niego i rzekł: gdyby pan tylko wiedział, z jaką radością bym za nią umarł, zrozumiałby pan. Przerwał, gdyż wzruszenie odebrało mu głos. Pan dobry chłopiec jesteś, powiedział von Helsing. Już niedługo szczęśliwy pan będzie, żeś pan wszystko zrobił dla tej, którą pan tak kochasz. Teraz za mną poproszę i niech pan nic nie mówi. Jak my skończymy, to pan ją zaraz pocałuje, ale potem pan zaraz wyjdzie. Jak dam znak, pan wyjść musi. I bardzo proszę, żeby pan z madame nie rozmawiał. Zna pan jej stan. U niej teraz najmniejszego wzburzenia być nie może. A jakby ona o tym dowiedziała się, to wzburzenie pewne. Idziemy. Poszliśmy na górę do pokoju Lucy. Profesor polecił Arturowi pozostać na korytarzu. Lucy obróciła głowę i spojrzała na nas, ale nie odezwała się ani słowem. Nie spała, ale była po prostu zbyt słaba, by mogła się zdobyć na taki wysiłek. Jej spojrzenie było jednak wystarczająco wymowne. Von Helsing wyjął z torby na jakieś narzędzia, które ułożył na stoliku poza zasięgiem jej wzroku. Potem przygotował narkotyk i zbliżając się do łóżka powiedział pogodnie: a teraz panienka lekarstwo zażyje. Będzie jak grzeczne dziecko i wypije wszyściutko. Widzisz, trochę cię podniosę, żeby lepiej było łykać. O właśnie. Choć z trudnością jednak udało się jej przełknąć miksturę. To zdumiewające, ile czasu musieliśmy czekać, aby narkotyk zaczął działać. To najlepiej dowodziło, jak była osłabiona. Zdawało się, że to trwa bez końca, zanim wreszcie sen zaczął przymykać jej powieki. W końcu jednak narkotyk dowiódł swej mocy. Zapadła w głęboki sen. Kiedy profesor uznał, że można zaczynać, wezwał do pokoju Artura i polecił mu zdjąć surdut. Potem dodał: może ją pan teraz pocałować, zanim ja tamten stolik przyniosę. Mój przyjaciel John mi pomoże. W ten sposób, kiedy się nad nią pochylał, żaden z nas nie patrzył w tamtym kierunku. Von Helsing rzekł, zwracając się do mnie: on taki młody i silny, a jego krew taka czysta, że defibrynacji my robić nie musimy. Następnie szybko, ale absolutnie zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, profesor von Helsing przeprowadził zabieg transfuzji. Z czasem na policzki biednej Lucy zaczęły powracać coś, co można by nazwać życiem, a twarz Artura, choć coraz bledsza, jaśniała wręcz radością. Po jakimś czasie zacząłem się coraz bardziej niepokoić, bowiem choć Artur był bardzo silnym mężczyzną, utrata dużej ilości krwi zaczynała być coraz bardziej widoczna. To mi uświadomiło, jakie obciążenie musiał znieść organizm Lucy, skoro to, co tak osłabiło Artura, ją zdołało jedynie częściowo przywrócić do sił. Ale twarz profesora pozostała niewzruszona i stał tak zegarkiem w ręku,
spoglądając to na pacjentkę, to na Artura. Słyszałem bicie własnego serca. Wreszcie odezwał się ściszonym głosem: wystarczy, nie traćmy ani chwili, ty opatrz jego, a ja nią zajmę się. Widziałem, jak bardzo Artur jest osłabiony. Kiedy już opatrzyłem mu ranę i właśnie brałem go pod ramię, by go wyprowadzić, von Helsing, nie odwracając się, ten człowiek sprawia wrażenie, jakby miał oczy dookoła głowy, rzekł: ja sobie myślę, że nasz dzielny chłopiec na kolejnego buziaka zasłużył sobie. I dokończył opatrunek, a następnie poprawił poduszkę. W tym momencie sunęła się nieco wąska, czarna aksamitka, którą Lucy zawsze nosiła na szyi spiętą, otrzymaną od narzeczonego starą diamentową zapinką i odsłoniła znajdujący się na szyi czerwony znak. Artur wcale go nie zauważył, ale usłyszałem, jak von Helsing głęboko wciągnął powietrze, co jest u niego znakiem wielkiego poruszenia. W tym momencie nie skomentował tego jednak w żaden sposób, a jedynie zwracając się ku mnie polecił: ty teraz stąd naszego dzielnego młodzieńca zabierz, niech się Porto napije i sobie trochę poleży. Potem niech do domu idzie i odpoczywa, ma dużo spać i jeść, żeby odzyskał to, co swojej ukochanej oddał. W żadnym razie zostać tu nie może. Czekaj, pewnie pana interesuje wynik zabiegu, ser. Zapewniam, że on zupełnym powodzeniem zakończył się. Tym razem pan jej życie ocalił i może pan iść do domu i odpocząć ze spokojnym umysłem, bo dostała od pana wszystko, co mogła dostać. Powiem jej o tym, jak tylko ona trochę lepiej się poczuje. Będzie pana bardzo kochała za to, co pan dla niej zrobił. Do widzenia. Po wyjściu Artura wróciłem do pokoju chorej. Lucy spokojnie spała, ale jej oddech był nieco mocniejszy. Widziałem, jak pod kołdrą jej piersi unosi się regularnie. Koło łóżka siedział von Helsing i wpatrywał się w nią z uwagą. Aksamitka znów była nasunięta na czerwony znak. Zapytałem szeptem: co pan sądzi na temat tego znaku na szyi? A ty co sądzisz? Jeszcze go dokładnie nie obejrzałem, odparłem i zacząłem rozluźniać wstążkę bezpośrednio nad zewnętrzną żyłą szyją. Żyłą szyjną widniały dwa nakłucia. Nie były duże, ale nie wyglądały dobrze. Nie zauważyłem co prawda oznak infekcji, ale ich brzegi były białe i zgniecione, jak gdyby ktoś się czymś tarł. Natychmiast przyszło mi do głowy, że to właśnie ta rana, niezależnie od tego, co ją spowodowało, mogła być przyczyną utraty krwi. Jednak równie szybko odrzuciłem tę myśl jako absurdalną, bowiem w takim przypadku całe łóżko czerwieniłoby się od krwi, którą ta dziewczyna musiałaby stracić, by pokryć się taką bladością, jaką widzieliśmy u niej przed transfuzją. Przed transfuzją, więc, odezwał się von Helsing, nie mam pojęcia, odparłem. Profesor wstał. Dzisiaj wieczorem muszę do Amsterdamu, powiedział. Mam tam potrzebne książki i inne rzeczy. Ty tu musisz przez całą noc zostać i z oka jej spuszczać nie możesz. Będę miał do pomocy pielęgniarkę? Zapytałem. Lepszych pielęgniarzy niż my ona mieć nie będzie. Przez całą noc jej pilnuj, niech się dobrze odżywia i niech jej nic nie niepokoi. Nie wolno ci zasnąć. Później wyśpimy się. Wrócę najszybciej, jak będę mógł. Wtedy zaczniemy. Zaczniemy? Powiedziałem. Co pan na Boga chce przez to powiedzieć? Zobaczymy. Odparł, wychodząc pospiesznie z pokoju. Po chwili jednak wrócił, wsunął głowę przez drzwi i powiedział, unosząc ostrzegawczo palec: pamiętaj, ty za nią odpowiadasz. Jak ją zostawisz i coś jej się stanie, to nie będziesz mógł potem spokojnie spać. Dziennik Dra Surda. 8 sierpnia. Przez całą noc siedziałem u Lucy. Opiat działał aż do świtu i przebudziła się sama. Wyglądała zupełnie inaczej niż przed zabiegiem. Wrócił jej nawet dobry nastrój i była pełna radosnego wigoru. Można było jednak dostrzec ślady tamtego krańcowego wyczerpania. Kiedy poinformowałem panią Westerna, że doktor von Helsing polecił mi przez cały czas jej doglądać, niemal wyśmiała ten pomysł, twierdząc, że przecież jej córka już odzyskała siły i jest w doskonałym nastroju. Byłem jednak stanowczy i poczyniłem niezbędne przygotowania. Kiedy służąca przysposobiła ją już do snu, zjawiłem się w pokoju, zjadłszy wcześniej kolację i usiadłem koło łóżka.
Nie tylko nie dostrzegłem z jej strony żadnych oznak sprzeciwu, lecz ilekroć nasze spojrzenia się spotkały, widziałem w jej oczach wdzięczność. Długo leżała i kiedy w końcu wydawało się, że zaśnie, odniosłem wrażenie, że zbiera wszystkie siły, żeby otrząsnąć się ze snu. To samo powtórzyło się jeszcze kilka razy, po czym z biegiem czasu kosztowało ją to coraz więcej wysiłku i powtarzało się coraz częściej. Stało się dla mnie jasne, że z całych sił walczy ze snem, więc zapytałem: nie chce pani zasnąć? Nie, boję się. Boi się pani spać? Dlaczego? Przecież wszyscy pragniemy tego błogosławieństwa, jakim jest sen. Nie ja, dla mnie sen jest zapowiedzią koszmaru. Koszmaru? Co na Boga chce pani przez to powiedzieć? Sama nie wiem, naprawdę nie wiem. I to jest właśnie takie przerażające. Moje osłabienie bierze się ze snu, aż drętwieje na samą myśl. Ale dziś, moja droga, może pani spać spokojnie. Jestem przy pani i mogę pani obiecać, że nic się nie wydarzy. Chyba mogę panu zaufać. Podchwyciłem tę jej uwagę i natychmiast wtrąciłem. Obiecuję, że obudzę panią natychmiast, jak tylko zobaczę u pani jakiekolwiek objawy sennych koszmarów. Zrobi pan to naprawdę? Jaki pan jest dla mnie dobry. W takim razie zaraz zasypiam. Niemal jednocześnie z tymi słowami z jej piersi wydobyło się głębokie westchnienie ulgi i zapadła w sen. Czuwałem przy niej przez całą noc. Nawet się nie poruszyła, tylko spała głębokim, spokojnym, dającym zdrowie i życie snem. Usta miała nieco rozchylone, a pierś unosiła się i opadała z regularnością wahadła. Na jej twarzy zagościł uśmiech i byłem pewien, że żaden koszmar nie zakłócił tej nocy jej spokoju. Wczesnym rankiem przyszła pokojówka i zostawiłem pacjentkę pod jej opieką, a sam wróciłem do domu, bowiem miałem wiele pilnych zajęć. Wysłałem krótkie depesze do von Helsinga i Artura, opisując rewelacyjne skutki transfuzji. Cały dzień zajmowały mnie obowiązki zawodowe, ponieważ zdążyło się nagromadzić wiele zaległości. Było już ciemno, kiedy w końcu mogłem się zainteresować swoim zoofagicznym pacjentem. Sprawozdanie było zadowalające. Przez całą minioną dobę był spokojny. Kiedy jadłem kolację, przyszedł telegram z Amsterdamu od von Helsinga, który sugerował, bym dziś wieczorem także był obecny w Hillingham, bowiem mogę się tam przydać. Zapowiadał też, że wyrusza wieczorem dyliżansem pocztowym i dołączy do mnie wczesnym rankiem, 9 września. Kiedy dotarłem do Hillingham, byłem bardzo zmęczony. Od dwóch nocy niemal nie zmrużyłem oka i mój umysł zaczynał już odczuwać owo odrętwienie, które wskazuje na wyczerpanie mózgu. Lucy nie spała i była w pogodnym nastroju. Kiedy podaliśmy sobie ręce, spojrzała mi przenikliwie w oczy i rzekła: dziś w nocy żadnego siedzenia, jest pan przemęczony, a ja czuję się znów zupełnie dobrze, naprawdę. Jeśli ktoś ma dzisiaj czuwać, to ja będę czuwać przy panu. Nie spierałem się z nią, tylko zszedłem na kolację. Lucy zeszła ze mną i jej czarujące towarzystwo dodało smaku wyśmienitemu posiłkowi, który dopełniłem kilkoma kieliszkami bardziej niż doskonałego porto. Potem zabrała mnie na górę i wprowadziła do pokoju przylegającego do jej sypialni, gdzie na kominku palił się bardzo przyjemny ogień. Teraz, powiedziała, pan tu zostaje, zostawię te drzwi otwarte i otworzę także drzwi do mojego pokoju. Może się pan przynajmniej położyć na sofie. I tak wiem, że nic nie zmusi was, lekarzy, byście położyli się do łóżka, kiedy w polu waszego widzenia znajduje się jakiś pacjent. Jak będę czegoś potrzebować, zawołam, a pan może się natychmiast u mnie zjawić. Uległem. Byłem absolutnie wykończony i czułem, że nie jestem w stanie nawet siedzieć. Tak więc na jej ponowną obietnicę, że mnie zawoła, jak tylko będzie czegoś potrzebowała, położyłem się na sofie i zapomniałem o całym Bożym świecie. Dziennik Lucy Westenra. 9 września. Jestem dziś wieczór bardzo szczęśliwa. Byłam tak strasznie słaba, że sama możliwość myślenia i poruszania się jest jak promienie słońca po długim okresie wschodniego wiatru szalejącego po stalowo-szarym niebie. Czuję bliskość Artura, jakby jego obecność otaczała mnie ciepłem. Sądzę, że choroba i osłabienie potęgują egoizm i zwracają nasz wewnętrzny zmysł i sympatię ku nam samym, podczas gdy zdrowie i siła oddają ster w ręce miłości,
która w myślach i uczuciach może wędrować tam, gdzie tylko zapragnie. Dobrze wiem, przy kim są moje myśli. Gdyby tylko Artur wiedział, o mój kochany, kiedy śpisz, muszą cię spędzić uszy, tak jak mnie spędzą, kiedy się budzę. Ten błogi odpoczynek ostatniej nocy, tak doskonale spałam pod opieką drogiego, dobrego doktora Surda. Dziś w nocy także nie obawiam się zasnąć, ponieważ on jest blisko, w zasięgu głosu. Wielkie dzięki wam wszystkim, że jesteście dla mnie tacy dobrzy. Dziękuję za to Bogu. Dobranoc, Arturze. Dziennik Dra Surda, 10 września. Jak tylko sobie uświadomiłem, że na moim czole spoczywa dłoń profesora, natychmiast się przebudziłem. To jedna z tych rzeczy, których nauczyliśmy się w zakładzie dla obłąkanych. Jak tam nasza pacjentka? Czuła się całkiem dobrze, kiedy ją opuszczałem, albo raczej kiedy ona opuszczała mnie, odparłem. Rzućmy okiem, powiedział. Razem weszliśmy do pokoju. Rolety były opuszczone i podszedłem do okna, aby je delikatnie unieść, podczas gdy von Helsings swoimi kocimi ruchami zbliżył się do łóżka. Kiedy uniosłem rolety i pokój zalało światło poranka, usłyszałem, jak profesor wciąga z sykiem powietrze, a ponieważ wiedziałem, że robi to tylko w wyjątkowych sytuacjach, serce przeszył mi natychmiast śmiertelny strach. Kiedy do niego wróciłem, odsunął się gwałtownie od łóżka, a okrzyk przerażenia God in him, który wyrwał się z jego piersi, był wystarczająco wymowny. Uniósł rękę i wskazał na łóżko, a jego stalowa twarz była zmartwiała i trupioblada. Poczułem, że uginają się pode mną kolana. Na łóżku leżała biedna Lucy. Najwyraźniej była nieprzytomna. Jeszcze nie widziałem jej tak bladej i wymizerowanej. Nawet jej wargi były białe, a dziąsło jakby się zapadły, odsłaniając zęby, jak to się czasami dzieje u ludzi przechodzących jakąś przewlekłą chorobę. Von Helsing chciał tupnąć w gniewie, ale zadziałał u niego instynkt, który rozwinął się w nim przez lata życia i długo pielęgnowanych nawyków. Opuścił więc nogę powoli, że szybko przynieś żebrędy. Pobiegłem do jadalni i wróciłem z karafką. Najpierw zwilżył jej biedne, zbielałe wargi, a potem wspólnie natarliśmy jej dłonie, nadgarstki i serce. Sprawdził puls i po kilku chwilach dręczącej niepewności powiedział: jeszcze nie za późno. Serce bije, choć ono już bardzo słabe. Nasza praca cała zmarnowana. Od samego początku zaczynać musimy. Nie ma tu z nami młodego Artura, więc tym razem, mój przyjacielu Johnie, ciebie prosić muszę. Mówiąc te słowa, przeszukiwał swoją lekarską torbę i wydobywał z niej narzędzia do transfuzji. Zdjąłem surdut i podwinąłem rękaw koszuli. Nie można było w tym momencie zastosować opiatów. Nie było zresztą takiej potrzeby. Bez chwili zwłoki przystąpiliśmy do zabiegu. Po pewnym czasie dla mnie nie była to krótka chwila, ponieważ pobieranie krwi z żył, niezależnie od tego, jak chętnie kto się oddaje, zawsze jest okropnym przeżyciem. Von Helsing uniósł palec w ostrzegawczym geście. Teraz ty się nie ruszaj, powiedział. Ja się obawiam, że jak jej nieco siły wrócą, przebudzić się może, to bardzo niebezpieczne byłoby. Bardzo niebezpieczne. Przed tym ja się zabezpieczę, morfinę jej pod skórę podając. Delikatnie, a jednocześnie bardzo sprawnie zrobił zastrzyk, który przyniósł niezwykłe efekty, bowiem omdlenie zaczęły jakby przechodzić u niej narkotyczny letarg. Z uczuciem osobistej dumy mogłem obserwować, jak na zbielałe wargi i policzki krada się ponownie nieśmiały cień koloru. Żaden mężczyzna, zanim sam tego nie doświadczy, nie zdaje sobie sprawy, jakie to wspaniałe uczucie, kiedy jego własna krew jest przetaczana do żył kobiety, którą kocha. Profesor obserwował mnie uważnie. Starczy, powiedział. Już? Zaprotestowałem. Od Arta pobrał pan dużo więcej. Na to uśmiechnął się do mnie z melancholią i odparł. On kocha ją, to narzeczone, a ty pracę masz wielkie, mnóstwo pracy do zrobienia i dla niej, i dla innych. A to na razie wystarczy. Kiedy zakończył transfuzję, opatrzył Lucy, podczas gdy ja palcem uścisnąłem nacięcie na mojej ręce. Leżałem, czekając, aż będzie miał trochę czasu, żeby się mną zająć. Kręciłem się w głowie i miałem lekkie mdłości. Po jakimś czasie opatrzył moją ranę, a potem wysłał mnie na dół, bym się napił wina. Kiedy wychodziłem z pokoju, podszedł do mnie i ściszonym głosem powiedział: pamiętaj, nikomu ani słowa o tym nie powiesz, nawet naszemu młodemu kochankowi, jakby tu zjawił się.
Nieuchronnie wystraszyłby się, a poza tym zazdrosny byłby. Cicho, Sza. Kiedy wróciłem do niego, spojrzał na mnie uważnie i rzekł: to z tobą aż tak źle nie jest. Do pokoju teraz idź, na sofie przez chwilę odpocznij, potem porządne śniadanie zjedz i wracaj. Bez sprzeciwu wykonałem jego polecenia, widziałem, że są słuszne i mądre. Zrobiłem, co do mnie należało, a teraz moim obowiązkiem było odzyskać siły. Czułem się bardzo osłabiony i dlatego padło ze mnie częściowo zdumienie z powodu tego, co się stało. Jednak zasypiając na sofie bez przerwy, zastanawiałem się, dlaczego doszło u Lucy do tego regresu w leczeniu, w jaki sposób bez żadnego śladu mogło z niej ujść aż tyle krwi. Musiałem chyba ciągnąć te rozważania we śnie, bowiem czy to we śnie, czy na jawie, moje myśli nieustannie powracały do owych nakłuć na jej szyi. Choć niewielkie, wywoływały mój niepokój ze względu na swe postrzępione, jakby zużyte brzegi. Lucy spała do późna twardym snem. Po przebudzeniu czuła się dość dobrze i miała całkiem sporo sił, choć dużo mniej niż jeszcze dzień wcześniej. Kiedy von Helsing ją obejrzał, wyszedł na spacer, pozostawiając ją w mojej pieczy i polecając mi jednocześnie, abym pod żadnym pozorem ani na moment od niej nie odchodził. Usłyszałem jeszcze jego głos, gdy w holu pytał o drogę do najbliższego biura telegrafu. Lucy gawędziła ze mną swobodnie i sprawiała wrażenie, jakby nie miała pojęcia, że cokolwiek się wydarzyło. Przez cały czas starałem się zajmować czymś jej uwagę i utrzymywać ją w dobrym nastroju. Kiedy odwiedziła ją matka, sprawiała wrażenie, jakby nie dostrzegała żadnych zmian. Rzekła do mnie z wdzięcznością: tak wiele panu zawdzięczamy, doktorze, tyle pan dla nas zrobił, ale nie może się pan tak przepracowywać. Pan też jest blady, potrzeba panu żony, która zaopiekowałaby się panem i nieco pana dopilnowała. Właśnie, żony. Na te słowa Lucy oblała się rumieńcem, choć tylko na moment, bo jej biedne, wycieńczone żyły nie mogły długo zatrzymać tej dodatkowej porcji krwi, która dopłynęła do głowy. Organizm zareagował na to jeszcze głębszą bladością. Zwróciła ku mnie błagalne spojrzenie. Uśmiechnąłem się i skinąłem głową, kładąc palec na ustach. Z westchnieniem ulgi opadła na poduszki. Von Helsing wrócił po kilku godzinach i rzekł do mnie: idź ty teraz do domu, najedź się i napij dosyta, sił nabierz. Ja tu zostaję dziś w nocy i przy naszej panience posiedzę. Ten przypadek razem obserwować musimy, ale nikogo innego nam tajemniczać nie wolno. Mam po temu powody bardzo poważne. Nie, nie pytaj, myśl sobie co chcesz i myśleć. Ty nie bój się, nawet o tym, co teraz najbardziej nieprawdopodobne wydaje się. Dobranoc. W holu podeszły do mnie dwie służące i zapytały, czy obie, albo przynajmniej jedna z nich, nie mogłaby posiedzieć przy pannie. Błagały, abym im na to zezwolił, a kiedy powiedziałem im, że życzeniem doktora von Helsinga jest, aby czuwał przy niej wyłącznie któryś z nas dwóch, prosiły mnie żałośnie, abym się za nimi wstawił, a u tego zagranicznego dżentelmena. Bardzo poruszyła mnie ich dobroć, może dlatego, że teraz ja też jestem słaba, może dlatego, że okazały takie przywiązanie do Lucy. Przez cały czas spotykam się z podobnymi przykładami kobiecej dobroci. Wróciłem do zakładu akurat, by zjeść spóźniony obiad. Zrobiłem obchód, wszystko w porządku. Spisuję to, czekając na sen. Właśnie nadchodzi. 11 września. Po południu poszedłem do Hillingham. Von Helsinga zastałem w doskonałym nastroju, a Lucy także czuje się znacznie lepiej. Krótko po moim przybyciu profesor otrzymał dużą paczkę za granicę, otworzył ją specjalnie, robiąc wokół tego wiele zamieszania, i wyjął wielki bukiet białych kwiatów. Te kwiaty dla pani, panno Lucy, powiedział. Dla mnie? Ach, doktorze von Helsing. Tak, droga moja, ale ja nie dla pani przyjemności je tu sprowadziłem. To lekarstwo. W tym momencie Lucy skrzywiła się, ale żadnego wywaru robi z nich nie będziemy, takiego, który by panią o mdłości przyprawiał, więc tego czarującego noska marszczyć wcale nie trzeba. Inaczej mojego przyjaciela Artura uprzedzić muszę, co niestety znieść będzie musiał tę piękność, którą tak kocha, tak bardzo zdeformowaną, widząc, ach, moja piękna, widzę, że ten prześliczny nosek już się na powrót wygładził. No więc one mają medyczne działanie, ale ty jeszcze nie wiesz jakie. Zawieszę je na twoim oknie, śliczny wianuszek z nich zrobię i na szyi ci go powieszę. Sen wtedy lepszy będzie. O tak,
Te kwiaty, tak samo jak kwiaty lotosu, o kłopotach zapominać każą, a ich zapach wodę Lety przypomina, a jeszcze i tę z fontanny młodości, co jej na Florydzie konkwistadorzy szukali, a którą znaleźć, jak już dla nich za późno było. Kiedy tak do niej przemawiał, Lucy przyglądała się uważnie kwiatom i wąchała je, w końcu rzuciła je, mówiąc na poły żartobliwie, a na poły ze wstrętem: — Profesorze, myślę, że pan sobie ze mnie żartuje, przecież to zwykły czosnek. Ku mojemu zaskoczeniu von Helsing wstał i, wysuwając do przodu swoją mocną szczękę oraz marszcząc z brwi tak, że aż się ze sobą połączyły, rzekł bardzo surowo: — Żartów proszę sobie ze mnie nie stroić, ja nie żartuję nigdy. I wszystko, co tu robię, poważny swój cel ma. I ja panią przestrzegam, żeby pani nie sprzeciwiała się. Jak nie dla własnego dobra, to przynajmniej dla dobra innych. Potem, widząc, jak bardzo przeraziło to i nie ma się czemu dziwić, biedną Lucy ciągnął już nieco spokojniej. — Panienko droga, proszę mnie nie obwiniać. Proszę mnie nie obawiać się. To wszystko dla pani dobra. Te zwyczajne kwiaty cenne dla pani własności mają. Widzi pani, sam je w pokoju pani kładę. Sam wieniec robię, który pani koniecznie nosić ma. Ale o tym cichosza, ani słowa innym, którzy bardzo są wścibscy. Musimy przestrzegać reguł, a jedna z nich to przykaz milczenia. Wtedy pani silna i zdrowa w ramionach, co tam na panią czekają, znajdzie się. Teraz przez chwilę siedzieć bez ruchu. Chodź no, mój przyjacielu Johnie, pokój czosnkiem przyozdobić mi pomożesz, czosnkiem, który do nas aż z Harlemu przybył, gdzie mój dobry przyjaciel Vanderpool przez cały rok w szklarniach zioła uprawia. Właśnie w tej sprawie wczoraj w telegrafie byłem, bo inaczej za nic byśmy tu ich dzisiaj mieć nie mogli. Weszliśmy do pokoju z kwiatami w rękach. Działania profesora były rzeczywiście dziwne i próżno by szukać podobnych zaleceń w którejkolwiek ze znanych mi farmakopei. Najpierw dokładnie zamknął okno, następnie natarł kwiatami okienne ramy, jak gdyby chciał się upewnić, że całe powietrze, jakie z zewnątrz dostanie się do pokoju, przeniknięte będzie zapachem czosnku. Następnie natarł nimi framugłe drzwi po obu bokach, u dołu i u góry, a także kominek. To wszystko wydało mi się dosyć śmieszne, więc powiedziałem: no cóż, panie profesorze, wszystko, co pan robi, ma zawsze jakieś uzasadnienie, ale przyznam, że to jest dla mnie prawdziwa zagadka. Całe szczęście, że nie ma tu z nami żadnego sceptyka, bo pewnie by powiedział, że to jakaś magiczna sztuczka, która ma odstraszyć złe moce. I tak być może, odparł ściszonym głosem profesor, plotąc wieniec, który Lucy miała nosić na szyi. Następnie poczekaliśmy, aż Lucy dopełni wieczornej toalety, a kiedy leżała już w łóżku, von Helsing własnoręcznie zawiesił jej na szyi wieniec z kwiatów czosnku. Jego ostatnie skierowane do niej słowa brzmiały: — Bardzo panienkę proszę uważać i go nie potargać. Nawet jeśli będzie panience duszno dziś w nocy, okna ani drzwi proszę nie otwierać. — Obiecuję — odparła Lucy. — I serdecznie dziękuję wam za całą dobroć, jaką mi okazujecie, czym sobie zasłużyłam na takich przyjaciół. Kiedy opuściliśmy dom powozem, który na mnie czekał, von Helsing powiedział: — Dziś w nocy można spać spokojnie i tego ja właśnie potrzebuję. Dwie nocy w podróży, w jeden dzień czytania mnóstwa, w drugi nerwów i znów noc bez zmrużenia oka przesiedziana. Czekam jutro wczesnym rankiem. Razem w odwiedziny do naszej uroczej panienki wybierzemy się przez czary. Na pewno silniejsza będzie, zobaczysz. Wydawał się tak pewny siebie, że ja, pamiętając chyba moją własną pewność dwie noce wcześniej, a potem jej opłakany efekt, poczułem niepokój i nieokreślony lęk. To chyba na skutek osłabienia. Zawahałem się i nie powiedziałem o tym mojemu przyjacielowi, potęgując w sobie jedynie to uczucie, jakby łez, które nie zostały jeszcze wylane.